Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bezrobocie w Polsce przekracza 14%, wśród absolwentów 30%. Pan minister finansów nadal jednak mrozi środki na Funduszu Pracy. 7 miliardów sięgają te zamrożone pieniądze. Jaki poziom bezrobocia rząd uzna za wystarczający do interwencji na rynku pracy na skalę, która odpowiada zagrożeniu? Panie ministrze, jaki to będzie poziom bezrobocia? 15, 16 czy może 20%, kiedy minister Rostowski ruszy kasę na walkę aktywną z bezrobociem? Pan minister dzisiaj wspomniał o zwolnieniach grupowych, wymienił w przypadku województwa śląskiego 5 tysięcy miejsc pracy. No faktycznie zaczęło się od Fiata, od branż kooperujących. Była mowa już dzisiaj o elektrowni Łaziska, Hucie Zawiercie, Hucie Częstochowa, gdzie grozi zwolnienie 1000 do 1500 ludzi. Co rząd zamierza zrobić w tej sprawie? Czy będzie tak samo jak z Fiatem? Fiat u siebie wysyła ludzi na urlopy, jeżeli spada produkcja. U nas zwolnił 1390 ludzi, po 3 miesiącach zatrudnił na nowo 150. W przypadku Mittal Steel zwalniają ludzi, zatrudniają poprzez agencję pracy tymczasowej w hutach, w polskich hutach. We Francji jest to nie do pomyślenia, panie ministrze. Kiedy rząd zacznie interweniować? Co rząd zrobi w sprawie działań zarządu huty Częstochowa? Oczekuję jasnej informacji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.